Branża motoryzacyjna to branża, która ucierpiała prawie najbardziej ze względu na koronawirusa, właśnie dlatego, że my nie mieliśmy obrotów z tytułu sprzedaży samochodów. Straszna obawa o zdrowie pracowników, o to, czy wszyscy będą w stanie pracować, czy wszyscy przetrwają do końca, czy my jako firma sobie poradzimy, czy będziemy mieli na wypłaty wynagrodzeń. Od razu zaczęły się jakieś problemy z płatnościami od odbiorców naszych, ale największa obawa chyba była o jak się utrzymamy jako zespół pracowników. Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych marki Opel, sprzedażą samochodów używanych, sprzedajemy polisy, serwisujemy samochody marki Opel, ale też samochody innych marek. Sprzedajemy części i prowadzimy usługi blacharsko-lakiernicze. Pod koniec kwietnia okazało się, że będzie możliwość skorzystania z tarczy dla takich firm jak nasze. Złożyliśmy wniosek o subwencję i dostaliśmy ją tak naprawdę następnego dnia po złożeniu wniosku, więc decyzja o przyznaniu nam środków była bardzo szybka, bo trwało to kilka godzin, a wypłata środków jeszcze szybsza. Ja złożyłam wniosek w poniedziałek około godziny 13, a o 13 we wtorek miałam pieniądze na koncie. Mieliśmy środki na to, żeby zabezpieczyć wpłatę swoich zobowiązań, wynagrodzenia dla pracowników, a dodatkowo mamy pieniądze na rozwój, między innymi na wymianę sprzętu IT, na remont budynku, który ma już 24 lata i na szkolenia dla pracowników, które właśnie zaczynamy w poniedziałek. Gdyby nie było takiego wsparcia, no mielibyśmy w tym momencie problemy płynnościowe.